Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać parę unikatowych przedmetów, które możemy znaleźć na Edron. Oczywiście pierwsze z nich to liście. Możemy je znaleźć na Werefoxach, ale one mają zbyt nieregularny respawn, więc zajmiemy się tymi, które są na trollach. W jaskini z trollami znajdziemy dwie sztuki liści co około 4 godziny. Uważam, że jest to jeden z piękniejszych itemów, które możemy sobie przetransportować do domku i osobiście bardzo zazdroszczę ludziom, którzy mają możliwość posiadania ich w swoich domkach. Jedne liście znajdują się na minus 1, natomiast drugie na minus 2. Na ekranie pojawią Wam się mapki, więc myślę, że z łatwością dojdziecie do celu. Ostatnie trzy rzeczy pewnie są dobrze Wam znane z Outlaw Campa. Jest to drewniana szafka, skrzynka oraz krzesła. Znajdziemy je u Tajana, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam, na plus 1 i na zerowym piętrze. Tutaj zalecałabym uważać na pouchery, ponieważ mogą nam te meble zniszczyć, także najlepiej po prostu je wybić, zanim w ogóle dotrzemy do miejsca z mebelkami. Niestety na Edron nie ma zbyt wielu przedmiotów, tak jak widzicie, i to będzie wszystko, co udało mi się znaleźć. Jest co prawda jeszcze trochę drewnianych mebelków na spocie od Oberona, tutaj na Edron, jednak niestety nie da się ich przetransportować do domu, więc nie zawracałam sobie nimi głowy. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i do zobaczenia w następnym. Buziaki!